Cześć, przygotowałem dla Was recenzję butów biegowych na asfalt z niższej półki cenowej Reebok Floatride Energy 4. Miałem okazję przebiec w nich kilka kilometrów, co pozwoliło mi wyrobić sobie pewne zdanie na ich temat. Cena od dłuższego czasu utrzymuje się poniżej 300 zł, co może zainteresować wielu początkujących biegaczy. Ale czy warto zdecydować się na zakup? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Materiał cholewki jest szorstki w dotyku. Na całej powierzchni pozostaje stosunkowo cienki, ale przy tym wydaje się być bardzo wytrzymały. Myślę, że niestraszne mu są ostre czy długie paznokcie u stóp. Trudno dostrzec otworki wentylacyjne, ale pomimo tego oddychalność pozostaje na wysokim poziomie. Wykończenia szwów wewnątrz pozostawiają wiele do życzenia. Szczególnie szwy od logo znajdujące się po bokach cholewki budzą niepokój, ale o dziwo nie drażniły mnie podczas biegu. W zasadzie nic nie uwierało mnie na tyle, by się przyczepić, ale jednak wyczuwalny jest spadek komfortu w stosunku do butów testowanych dotychczas. Język jest cieniutki i miękko zakończony przy kostce, co odbieram zdecydowanie na plus. Zapiętek też jest miękki, ale ani razu nie miałem uczucia braku stabilności. But bardzo dobrze trzyma się stopy. Wykończenie wokół kostki jest twarde i szorstkie. Mi osobiście nie doskwierało, ale mogą znaleźć się biegacze, którym ostrość krawędzi będzie dokuczała podczas dłuższego treningu czy startu. Długość sznurówek wystarczy na podwójne wiązanie dla przezornych, jak i tych, którzy nie lubią, jak coś im stuka o cholewkę. Miejsce na palce jest wystarczająco dla biegaczy, których wielkość stopy nie odbiega znacząco od średniej. Amortyzacja jest bardzo przeciętna i chyba w tym aspekcie buty zawiodły mnie najbardziej. Co prawda kosztem amortyzacji zyskuje dynamika, ale jestem jeszcze na tym etapie, gdzie chciałbym lądować na asfalcie bardziej miękko, niż oferuje mi Reebok Floatride Energy 4. Podeszwa jest bardzo elastyczna, a dzięki sprężystości szybko wraca od zgięcia do swojej naturalnej pozycji. Producent nie żałował gumy na bieżnik, który pokrywa znaczną część podeszwy. Zapewnia wystarczającą przyczepność na twardych nawierzchniach, a ogromna ilość podłużnych ząbków gwarantuje większą uniwersalność użytkowania. Zęby sięgają aż na czubek buta, co pozwala zbiec na szutr czy w delikatny teren. Grubość podeszwy wynosi 3,5 cm, a drop 9 mm. But w rozmiarze 43 waży zaledwie 255 gram, co czyni go aktualnym rekordzistą spośród testowanych dotychczas butów. I to niewątpliwie największa zaleta Floatride Energy 4. W butach biega się poprawnie, choć w tej cenie oczekiwałbym większego komfortu i amortyzacji. Są lekkie i dobrze sprężynują, co przekłada się na szybkość biegu. Duża ilość wytrzymałej gumy zapewnia optymalną przyczepność, ale też sprzyja nieco głośniejszej pracy podczas przetaczania. Reasumując, Reebok Floatride Energy 4 to but mocno uniwersalny, który najlepiej odnajdzie się na asfalcie, ale udźwignie także delikatny teren. Ze względu na kiepską amortyzację i tylko akceptowalny komfort użytkowania, nie zabierałbym ich na większe odcinki niż 10 km. Do atutów mogę zaliczyć niską wagę oraz solidną konstrukcję całego buta, który sporo wytrzyma. Gdybym miał do wydania 300 zł, mocno zastanowiłbym się nad zakupem. Czasem w podobnej kwocie można znaleźć obuwie biegowe stojące o klasę wyżej od prezentowanych Reeboków. Zatem w delikatny teren tylko okazyjnie, a na asfalt daję Reebokom 6 na 10. Jeśli spodobała Ci się recenzja, zostaw łapkę w górę i zacznij subskrybować kanał, by być na bieżąco z nowymi materiałami. Więcej o mojej pasji do biegania znajdziesz na profilu Biegowo na Facebooku. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.